Witam serdecznie, nazywam się Artur Milicki i mam przyjemność rozpocząć dzisiaj serię nagrań pod tytułem Modelowanie życzliwej cywilizacji. Długo zastanawiałem się nad tym, w jakiej formie poprowadzić ten cykl spotkań i doszedłem do wniosku, że właśnie wideoblog jest czymś, co jest najbardziej zręczne dla mnie, najbardziej wygodne. Dużo ostatnio podróżuję i w każdej chwili mogę wyciągnąć kamerę i powiedzieć to, co czuję, to, co chcę powiedzieć i w wolnej chwili mogę później to złożyć i umieścić w sieci. A temat jest dla mnie bardzo ważny. W zasadzie zajmuję się tym odkąd pamiętam, od ponad 20 lat. Szukam po prostu rozwiązań. Jestem przyciągany do wszystkiego tego, co umożliwia, daje perspektywę, daje sposobność życia na Ziemi w sposób jak najbardziej harmonijny, spokojny, łagodny, spójny, dobry dla nas wszystkich, dobry dla całej planety, dla całej przyrody. I głęboko wierzę, że my jako ludzie jesteśmy już zdolni do tego, by wcielać to w swoich własnych życiach, by łączyć się w grupy i pokazywać innym, że można żyć inaczej, że można robić pewne rzeczy inaczej, dużo bardziej życzliwie. Modelowanie życzliwej cywilizacji. W tym temacie w zasadzie zawiera się każdy aspekt życia człowieka. Zbiorowy aspekt, indywidualny aspekt. Bo cywilizacja to absolutnie wszystko, z czym człowiek ma do czynienia, w czym człowiek jest, w czym ludzie się zajmują. Czy istnieje tylko jedna cywilizacja na tej planecie? Czy istnieje tylko jedna cywilizacja, w której zmuszeni jesteśmy żyć? A może tych cywilizacji jest więcej? Może tu, teraz, w tym momencie, każdy z nas ma wybór przynajmniej kilku cywilizacji, do których chce się przyłączyć, które chce wspierać, które chce wbudować, które chce tworzyć? Czy cywilizacja nie rozpoczyna się od wnętrza każdego z nas? Czy tam nie rodzi się cywilizacja? Uważam, że tak właśnie jest, moi drodzy. Uważam, że to my jesteśmy kolebką cywilizacji, każdy z nas. I dopóki nie zajdzie wewnętrzna przemiana w sercach i umysłach każdego z nas, dopóki nie zobaczymy życzliwej cywilizacji jako czegoś dominującego wszędzie, ona będzie obecna w jednostkach u tej osoby, u tamtej osoby, u tej, w tej grupie osób, w tamtej społeczności. I to jest bardzo dobre, to jest wystarczające, jeżeli jesteśmy na tym etapie, to po prostu przyjmujemy to. Jesteśmy na etapie marginesu. Ja też jestem w tym etapie, żyję cywilizacją, która jest dobra dla nas wszystkich. Kultywuję ją w sobie. W swojej książce Człowiek na Ziemi opisałem ją w jakimś aspekcie, na podstawie też swoich własnych doświadczeń. Tę książkę możecie pobrać otwarcie z internetu. Lecz chciałbym o tych tematach mówić więcej i więcej. Chciałbym zgłębiać je bardziej. Chciałbym nawiązać pewną interakcję z Tobą, z Wami. Być może w pewnych rzeczach się mylę. Być może pewnych spraw nie dostrzegam. Być może jest coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę nas wszystkich. Dlatego cieszę się, że rozpocząłem ten cykl internetowych spotkań i liczę na to, że będzie on trwał długo i że będziemy mieli dużo rzeczy do przekazania sobie nawzajem. Dlatego bardzo cenię sobie wszystkie Wasze komentarze, które będą się pojawiały pod tym materiałem i w miarę możliwości będę dostosowywał się do Waszych sugestii, Waszych uwag, Waszych pytań. W kolejnych nagraniach będę się do tego odnosił. Chciałbym przeczytać Wam, przytoczyć Wam cytat
wypowiedzi Billa Mollisona, ojca permakultury, który jest dla mnie bardzo ważny. W zasadzie zamieściłem go w swojej książce Człowiek na Ziemi. Posłuchajcie. Jeżeli pewne instytucje nie spełniają swoich funkcji, albo mówiąc pozytywnie, jeżeli pewne instytucje spełniają swoje funkcje w sposób wypaczony, pozostaw je i przestań się trudzić, aby je zmieniać. Zamiast tego ustal, jak dana instytucja powinna działać w sposób właściwy, co dostarczać i opracuj lepszy system, który wydajnie realizuje cele i spełnia swoje funkcje. Jeśli zrobisz to właściwie, wówczas ludzie przyłączą się do ciebie. Całkiem możliwe, że stara instytucja obumrze i przestanie istnieć. I słuchajcie, to jest tak naprawdę mottem przewodnim mojego działania. Od dawna czułem, że chcę zostawić w spokoju wszystko to, co jest wokół mnie i co jest w jakimś stopniu wypaczone. Działa w dziwny sposób. Nie służy dobru nas wszystkich. Wspiera tylko i wyłącznie jakąś wybraną grupę ludzi. W podobny sposób myślał i działał również Abramowski. On także zachęcał nas, Polaków, do tego, byśmy działali oddolnie, niezależnie, byśmy samodzielnie tworzyli pewne instytucje, które w sposób jak najlepszy spełniają nasze własne potrzeby i dotyczą wszystkich możliwych aspektów naszego życia. Przeczytam również cytat Abramowskiego, też zamieściłem go w książce. Tam, gdzie ludzie wszystkiego żądają od państwa, gdzie wszystkie swoje nadzieje opierają na takich lub innych reformach, przeprowadzanych przymusowo, tam nie ma ani demokracji, ani wolnych obywateli. Tam są tylko poddani mniej lub więcej postępowego, mniej lub więcej oświeconego rządu. Demokracja zaś i wolność tworzy się dopiero wtedy, gdy ludzie zamiast żądać reform od państwa, przeprowadzają te reformy sami, mocą dobrowolnej solidarności. Gdy zamiast człowieka jako głosu wyborczego, zamiast pionka w ręku biurokracji lub przywódców partyjnych, zamiast takiego, który umie tylko panować lub słuchać, zjawia się człowiek jako wolny twórca życia. Człowiek jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić. Życie doskonalić. Działać solidarnie z innymi bez przymusu. Być wolnym twórcą życia. I to jest wybór, który możemy podjąć sami. Każdy z nas. Ja, ty, każdy z nas. Możemy być albo pionkami w rękach biurokracji, którzy potrafią albo słuchać, albo zarządzać, albo być wolnymi twórcami życia, którzy działają dobrowolnie z innymi. Indianie zwykli mawiać, że dobre rozwiązania to są takie rozwiązania, które są dobre dla wszystkich. Jeżeli jakieś rozwiązanie jest dobre tylko dla pewnej grupy osób, to tak naprawdę jest ono stanem chorobowym, które wcześniej czy później przyniesie krzywdę całemu społeczeństwu. Owszem, możemy spojrzeć na chorobę jako proces naturalny i należy tak spoglądać. Teraz w pewnym stopniu nasza planeta jest w stanie chorobowym. Nasza ludzka cywilizacja jest w stanie chorobowym. Od kilkuset lat ta choroba przybiera na sile. I teraz możemy być komórkami wewnątrz tego organizmu planetarnego, który jest zarażony chorobą
i nie ma siły leczyć, wpływać pozytywnie na pozostałe komórki, leczyć ich. Ale możemy być też komórkami, które niosą zdrowie, niosą dobre rozwiązania, niosą inspiracje. Wybór zależy od nas. Bo samo bycie komórką, która jest zdrowa, jest już pełne, jest już pełnią spełnienia dla mnie. Ja tak czuję. Czuję ogromną radość z tego wszystkiego, co robię. Z całej pracy, którą wykonuję. To jest twórcze, jest inspirujące. I chcę to robić dalej. Dlatego robię to nagranie, dlatego mówię do Ciebie. Okej, wydaje mi się, że tyle tytułem wstępu wystarczy. Do tych zagadnień, tematów podstawowych, filozoficznych będziemy wracać jeszcze wielokrotnie, podkreślać je przy okazji kolejnych nagrań. Lecz tak naprawdę rzeczą najważniejszą jest praktyka, praktyczne rozwiązania. Dzięki temu będziemy mogli naprawdę stworzyć coś pięknego wspólnie, razem w wielu miejscach w Polsce, niezależnie od siebie, albo być może wspólnie razem. Kto wie? Im więcej będziemy o tym mówili, im bardziej będziemy inspirowali się do tego, tym szybciej to popłynie. Dlatego jest to po prostu ważne. Jeżeli czujecie, że chcecie zostawić swój komentarz, to zróbcie to, proszę. Napiszcie, co waszym zdaniem jest ważne, jakie tematy warto poruszyć. Co waszym zdaniem powinno zostać zrobione w pierwszej kolejności, aby tę życzliwą cywilizację wcielać w życie krok po kroku. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.